Dzień dobry, a więc zapraszam Was serdecznie na zajęcia zdrowego kręgosłupa. Zdrowy kręgosłup są to zajęcia polegające na wzmocnieniu i rozluźnieniu naszych mięśni pleców. Jak wiecie, na co dzień nasz kręgosłup jest bardzo obciążony na różne urazy. Ciężko znosi dźwiganie, chodzenie na wysokich obcasach, dlatego ja pokażę Ci kilka ćwiczeń, abyś mogła rozluźnić swoje mięśnie pleców. To co, zaczynamy, moi drodzy? Okej, słuchajcie. Ustawcie sobie stopy na szerokość bioder. Pozycja jest rozluźniona. Stań luźno, zneutralizuj miednicę. Unieś ramiona do góry, wdech. Wydłuż szyję i opuść ramiona, wydech. W górę głęboki wdech i opuść ramiona, wydech. Jeszcze raz, wdech nosem i opuść ramiona, wydech. Jeszcze raz zepnij brzuch, wydłuż głowę do sufitu i opuść ramiona, wydech. Pierwsze ćwiczenie, które Ci pokażę. Ustaw stopy na szerokość bioder. Wyobraź sobie, że trzymasz książkę na czubku głowy. Wyprostuj pozycję i delikatnie idziesz. Wyprostowana, nie jak co dzień. Idziesz delikatnie w jedną stronę. Otwórz klatkę piersiową. Pilnuj książki na czubku głowy. Idź. Stawiaj stopę od pięt po palce. Mocno spięty brzuch. Wyprostuj się. Jeszcze dwa razy. Skup się na czubku głowy. Na co dzień nasza pozycja wygląda zupełnie inaczej. Nie skupiamy się na tym, jak chodzimy. Nie przykładamy do tego większej uwagi. Teraz masz się skupić na tym, żeby być wyprostowana, wyprostowany. Ok, zatrzymaj. Rozstaw stopy troszeczkę szerzej. Unieś ramiona do góry, wdech. Wydłuż szyję z wydechem, napnij brzuch. Spleć dłonie do tyłu. Splatamy dłonie i delikatnie, powolnym ruchem pochyl klatkę piersiową w dół. Jesteś w dole, unieś ramiona wysoko. Poczuj, jak rozpina się odcinek piersiowy kręgosłupa. Wdech nosem, wydech ustami. Powolutku wróć do góry, opuszczając ramiona, prostując pozycję. Powtórz jeszcze raz. Skłon w dół. Wydech i wdech. I wróć powoli do góry. Pięknie, powtórzymy jeszcze raz. Unieś ramiona i pochyl klatkę piersiową do dołu. Głowę trzymaj na przedłużenie kręgosłupa, nie opuszczaj głowy do dołu. Unieś ramiona wysoko, zostań chwilę, przytrzymaj. I powoli wróć do góry. Czujesz, jak klatka piersiowa się otwiera. Przenieś ramiona szeroko, przenieś delikatnie do tyłu. Ramiona wracają na linię barków, opuść je w dół. Stopy ustaw ponownie na szerokość bioder. Wciągnij pępek do kręgosłupa. Delikatnie zawiń miednicę, zepnij pośladki. Ściągnij łopatki. Okay? Ćwiczenie następujące. To rolujemy kręgosłup do dołu. Zaczynamy od odcinka szyjnego. Ustawię się do Was bokiem, żebyście mnie lepiej widzieli. Pochylamy głowę w dół. Unosimy barki do góry, zaokrąglamy odcinek piersiowy kręgosłupa. Nogi są lekko ugięte w kolanach. Rol do dołu. Zwieszamy luźno ramiona. Zostań chwilę w dole. I powoli wracasz od odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Rolujesz do góry. Odcinek piersiowy. Ściągasz łopatki, otwierasz klatkę i patrzysz w przód. Głowa na przedłużenie kręgosłupa, powtórz. Unieś barki, schowaj brodę do mostka, zroluj szyjny do dołu i powoli kręg po kręgu w dół. Wdech nosem, wydech ustami i powoli wracamy do góry.
barki, głowa. Ok, powtórz pozycję. Zostajesz stopy na szerokość bioder. Delikatnie skręć się do jednego boku. Klatka piersiowa cały czas otwarta. I to samo ćwiczenie zrobimy. Po skosie w dół unosisz barki. Chowasz brodę do mostka i powoli rolujesz po skosie do dołu. Zostań chwilę. Przytrzymaj, czujesz jak rozciąga się cały lewy bok i powolutku, kręg po kręgu, wracasz do góry. I na końcu barki, głowa. Ok, wdech nosem i w drugą stronę, skręć tułów. Unieś barki, zaokrąglij, opuść głowę i kręg po kręgu, zejdź do dołu. I zwieś luźno ramiona. Rozciąga się prawy bok i powoli kręg po kręgu wracasz do góry. I na końcu barki, głowa. Unieś ramiona do góry, wdech. Wdech nosem i wydech ustami. Zepnij brzuch. Wydłuż czubek głowy do sufitu. Wdech nosem i wydech ustami. Świetnie, kolejne ćwiczenie. Przejdziemy do klęku podpartego. Ustawimy dłonie tuż pod barkami. Dłonie pod barkami, zablokuj łokcie, ustaw kolana na szerokość bioder. Głowę trzymaj na przedłużeniu kręgosłupa. Zaczniemy od kociego grzbietu, czyli chowamy brodę do mostka, zaokrąglamy odcinek piersiowy kręgosłupa. I z wydechem wypuszczasz powietrze, pogłębiasz lordozę, wyciągasz głowę do góry. Przytrzymaj chwilę, wdech. I jeszcze raz. I w dół. I powtórz. I wdech. I wysoko głowa, mocne wygięcie i wydech. I wdech. Ok, i zostań w pozycji neutralnej. Trzymaj sztywny odcinek lędźwiowy, zawiń miednicę do pępka. Wciągnij pępek do kręgosłupa. Trzymaj głowę na przedłużeniu kręgosłupa. Pokiwaj kolcem biodrowym w prawą i w lewą stronę, tak jakbyś chciał przenieść kolec biodrowy do łokcia z wydechem. I w prawą stronę, i w lewą stronę. Ok? Wydech i wdech. Wydech i wdech. I jeszcze chwilę. Kolec biodrowy do łokcia. Wdech nosem, wydech ustami. Świetnie i zatrzymaj, zatrzymaj. Zostań chwilę w tej pozycji. Rozluźnij palce stóp. Dłonie zostają tuż pod barkami, kolana są na szerokość bioder, głowa na przedłużenie kręgosłupa. Teraz naprzemiennie będziemy unosić rękę z nogą. Przenieś lewe ramię do góry. Wydłużasz ramię i przenosisz prawą nogę. Kontrolujesz każdy ruch. Kolce biodrowe ciągniesz mocno do dołu i zmieniasz stronę. I wdech. I wdech. I wdech. I wdech. I wdech. Kontroluj każdy ruch. I wdech. Jeszcze chwilę. I wdech. Jeszcze. I wdech. Ostatnie dwa powtórzenia. I wdech. Jeszcze jedno. I wdech. Unieś jeszcze raz prawe ramię do góry
i lewą nogę. Zatrzymaj pozycję, kolce biodrowe ciągnij do dołu, mocno spięty brzuch. Z wydechem, nie ruszając odcinka szyjnego, przyciągnij kolano łokieć i z wydechem wyprostuj. Ok? Wydech i wdech. Zrobimy 8 powtórzeń na prawą stronę. I wdech. I wdech jeszcze 4 razy. Jeszcze 2. Ostatnie powtórzenie. Zatrzymaj. Opuść ramię. Opuść nogę. Unieś drugie ramię do góry. Góra. Trzymaj kolce biodrowe do dołu. Z wydechem przyciągaj łokieć, kolano. I wdech. I wdech. Mocno skoncentruj się na centrum brzucha. I wdech. I jeszcze 4 razy. I wdech. Nie ruszaj odcinkiem szyjnym kręgosłupa. 2 powtórzenia. I ostatnie. I odłóż ramię. Odłóż nogę. Świetnie. Usiądź napięty, wyciągnij ramiona do przodu. Przenieś głowę na matę. Możesz przykleić czoło. Odpocznij chwilę, wyrównaj oddech. Wdech nosem, wydech ustami i powolutku kręg po kręgu. Wróć do pozycji. Okrągłe plecy, wracasz. Świetnie. Wycofujesz kolana do tyłu, uginając ramiona w łokciach, opuszczasz klatkę piersiową do dołu. Wyciągnij ramiona do przodu. Trzymaj głowę na przedłużeniu kręgosłupa. Na chwilę połóż czoło na macie. I teraz wyciągaj prawe ramię z lewą nogą do góry. Przytrzymaj 3 sekundy. Odłóż i zrób to samo na drugą stronę. Raz, 2, 3 i wróć. Raz, 2, 3 i wróć. Jeżeli nie masz problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, możesz oderwać czoło od maty, tak jak ja. Zobacz, trzymam je na przedłużeniu. I wróć. I jeszcze. Raz, 2, 3 i wróć. Raz, 2, 3 i wróć. Raz, 2, 3 i wróć. Raz, 2, 3 i jeszcze 3. Raz, 2, 3. Świetnie. Przenieś teraz dłonie pod czoło. Nieś naprzemiennie nogę do góry, do napięcia pośladka. Raz jedną, raz drugą nogę. Przytrzymaj chwilę w górze. Wydech góra, wdech dół. Na co dzień nasz kręgosłup jest bardzo obciążony. Jak wiecie, ciężko znosi wszelkie obciążenia, chodzenie na obcasach, zginanie się, dźwiganie. Te ćwiczenia pomogą Ci ominąć ból pleców. Wystarczy co drugi dzień wykonywać kilka tych prostych ćwiczeń, a Twój kręgosłup podziękuje Ci za to.
wydech i wdech. I zróbmy jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie. Zatrzymaj. Wyciągnij ramiona do przodu. Połóż czoło na macie. Oderwij dłonie od maty i z wydechem przenieś ramiona do tyłu, tak jakbyś chciał złączyć łopatki i wracasz ramionami do przodu. I powtórz. W tył i w przód. Wydech tył i przód. Jeżeli możesz, oderwij czoło, ale patrz cały czas w dół maty. Wydech i wdech. Ściągaj łopatki. Jeżeli czujesz ból w odcinku lędźwiowym, połóż głowę na matę. Jeszcze chwilę. Dwa. Jeszcze jedno. I zostań. Opuść czoło na matę. Okej. Przysuń łokcie. I przejdź na łokcie. Zobacz. Oderwij klatkę piersiową. Zostań w tej pozycji. Potrzymaj chwilę. Jak się czujesz? Mam nadzieję, że poczujesz ulgę. Jeszcze chwilę pooddychaj. Pięknie. I wracamy. Wyciągnij ramiona. Połóż czoło. Przenieś ramiona szeroko do boku. Zostań chwilę w tej pozycji. Uginasz jedną nogę w kolanie. I teraz starasz się spojrzeć w lewą stronę i lewą nogę przenieść na prawą stronę. Ok? Wyciągnij stopę do dłoni. Otwieramy biodro. Przytrzymaj chwilę. Wdech nosem, wydech ustami. I powoli wróć do pozycji wyjściowej. Spójrz głową w drugą stronę. Uginasz prawą nogę w kolanie i przenosisz stopę do lewej dłoni. Otwórz biodro. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze chwilę. I powoli wróć do pozycji wyjściowej. Wyciągnij ramię do przodu. Obróć się bokiem do leżenia na plecach. Przechodzimy do leżenia na plecach. Ostrożnie. Uginamy nogi w kolanach. Ramiona trzymamy wzdłuż tułowia. Przyklej stopy. Ustaw pięty tuż pod kolanami. Głęboki wdech. I z wydechem powoli, zawijając miednicę, oderwij pośladki od maty i unieś biodra do góry. Wypuść powietrze. Zostań chwilę w górze. Przytrzymaj. I powoli, kręg po kręgu, segment po segmencie kręgosłupa, opuszczaj tułów do dołu. Powoli przyklejając odcinek lędźwiowy kość ogonową. Okej, świetnie. Powtórzmy jeszcze raz. Zawin miednicę, unieś biodra do góry. Przytrzymaj. Wzrok skierowany cały czas w górę. Skup się na tym ćwiczeniu. 3, 2 i 1. Powolutku segment po segmencie kręgosłupa. Opuść do dołu.
troszeczkę się zrelaksujemy. Jeszcze raz, zawiń miednicę, wciągnij pępek do kręgosłupa, unieś biodra do góry. Zatrzymaj, pooddychaj chwilę w tej pozycji, wdech nosem, wydech ustami. I powoli, kręg po kręgu, opuść tułów do dołu. Pięknie. Uniesiemy ramiona do góry. Postaraj się przykleić odcinek lędźwiowy kręgosłupa do maty. Wciągnij pępek do kręgosłupa. Oderwij stopy. Kolana staraj się ustawić tuż pod biodrami. Nie za blisko, nie za daleko. Ok? Zostań w tej pozycji, skupiając się mocno na mięśniach brzucha. Pamiętajcie, silny brzuch to silne plecy. Prostujesz prawą nogę i przenosisz lewe ramię do tyłu. I wracasz wdech. I druga strona. I wracasz wdech. To ćwiczenie jest bardzo wymagające. Potrzebuje precyzji do jego wykonania. Łatwiejszą wersję możesz opuścić najpierw samo ramię albo samą nogę. Wydech. I wdech. I wdech. I wdech. Powtórzmy jeszcze kilka razy. Wdech. Jeszcze dwa powtórzenia. I wdech, jeszcze jedno. I wdech, powoli opuść ramiona, opuść nogi. Wyciągnij chwilę ramiona do tyłu. Sięgnij dłońmi jak najdalej. Wdech nosem i wydech ustami. I wydech ustami. Jak zauważyliście, to wszystko jest bardzo przyjemne. Czas najwyższy zadbać o swoje plecy, które są zaniedbywane na co dzień. Możesz uniknąć wielu urazów, kłującego bólu, skurczu mięśni. Wystarczy tylko kilka prostych ćwiczeń wykonywanych co drugi dzień. Dobrze. Przenieś ramiona do przodu. Przyciągnij oba kolana do klatki piersiowej. Postaraj się ciągnąć, przyklejać odcinek lędźwiowy do maty. Załóż kolana na klatkę piersiową i opuść barki do dołu. Nie spinaj barków do góry. Opuść barki do dołu. Przytrzymaj chwilę. Jeżeli możesz, oderwij głowę i pogłębiamy. Troszkę mocniej zaokrąglij i sięgnij głową do kolan, w stronę kolan. Świetnie, jeżeli jesteś już w tej pozycji, możesz delikatnie kołysać. Delikatnie tym sposobem rozmasujesz odcinek lędźwiowy, który jest przeważnie najbardziej obciążony. Delikatnie. Cały czas oddychaj. Brawo. Opuść głowę. Opuść stopy na matę. Wyciągnij ramiona do tyłu. Głęboki wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze raz wdech nosem. I wydech
ustami. Przyciągnij jedno kolano do klatki piersiowej, drugą nogę wyprostuj. Postaraj się trzymać dalej odcinek lędźwiowy kręgosłupa przyklejony do maty. Dobrze? Jeżeli możesz, oderwij głowę i przyciągaj kolano naprzemiennie do klatki piersiowej. Z wydechem. Broda skierowana do sufitu. Nie chowamy brody. Broda skierowana do sufitu. Wydech. I wdech. Jeszcze kilka powtórzeń. Przyciągnij oba kolana. Połóż głowę na macie. Troszeczkę utrudnimy jeszcze to ćwiczenie. Wykonamy kilka powtórzeń z nogą prostą. Ok? Odrywamy głowę. Prostujemy jedną nogę do góry, drugą opuszczamy. Broda wysoko, jeżeli jest ci ciężko, możesz położyć głowę na matę. I z wydechem zamieniasz nogi. Pełne skupienie. Opuszczasz nogę na maksymalnie napiętym brzuchu. Wydech. I wdech. Jeszcze chwilę. Dwa. I jeden. Uginasz nogi. Połóż głowę na matę. Rozluźnij ramiona do boku. Przyklej łopatki, ściągnij je. Otwórz klatkę piersiową. Świetnie. Unieś nogi. Troszeczkę szerzej. Wyciągnij dłonie do swoich stóp. Postaraj się złapać za stopy od środka. Kostki, łydki. Wiem, że nie wszyscy złapią swoje stopy. Ok? Zostań w tej pozycji. Jest to ogromna ulga dla pleców. Nie unoś bioder do góry. Odcinek lędźwiowy przyklej. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej, poczujesz się dobrze. Praca przy komputerze nie będzie już taka męcząca. Otworzysz klatkę piersiową. Wdech, z wydechem wyprostuj obie nogi. Przytrzymaj. Uginasz nogi. Obejmij kolana. Weź zamach. Za trzecim razem w kołysce napnij brzuch. Przejdź do siadu. Zostań w siadzie, ustaw stopy na szerokość bioder. Ok? Zaokrąglij plecy, cofając się troszeczkę do tyłu, z wydechem i wdech. Otwórz klatkę piersiową i ściągnij łopatki. I wydech. I wdech. I wydech. Wdech. I wdech. I wdech. I jeszcze raz wydech. I wdech. Świetnie, wyciągnij ramiona do przodu, zepnij brzuch, pochyl się delikatnie w tył. Otwórz ramiona. Zamknij. Wyjdź do góry. Jeszcze raz w tył. Otwórz ramiona, zamknij i wyjdź do góry. Możesz poczuć delikatne trzęsienie mięśni brzucha. Mnie się trzęsą.
Jeszcze raz. I wróć. Zostań w wyproście. Ostatnie ćwiczenie. Słuchajcie, otwieramy jedną stronę. Spójrz za dłonią. I wróć wyprostem do góry. Druga strona. I wróć wyprostem do góry. I wdech. I wydech. Jeszcze raz. Pięknie. Przejdź do siadu skrzyżnego. Unieś ramiona do góry, wdech. Głęboki wdech nosem i wydech ustami. Wdech. I wydech. Okay, przenieś ramiona do tyłu. Złap dłoń w ten sposób i unieś łokieć do góry. Przytrzymaj chwilę. Wyciągnij w tę samą dłonie, daj drugie ramię. Ok, przenieś ramiona do przodu, złap jedno ramię w łokciu, przyciągnij do klatki piersiowej. Wydech, z wydechem unieś ramię do góry, złap w łokciu, przyciągnij dłoń do łopatki. Super, i dodaj delikatny skłon. Jedną stronę. I wróć. Otwórz ramiona, wdech. Drugie ramię do przodu. Złap w łokciu, przyciągnij do klatki piersiowej. I przenieś w przód. Daj w górę, złap w łokciu, dłoń do łopatki. I wdech, z wydechem dodaj skłon do boku. Wdech, powrót. Otwórz ramiona. Jeszcze wyciągnij oba ramiona do góry. Splatasz dłonie, wyciągnij jak najwyżej. Wydłużaj czubek głowy. Przenieś ramiona do przodu, zaokrąglij plecy. Schowaj głowę między ramionami. Wypuść powietrze. Wdech, otwórz klatkę piersiową. Ściągnij łopatki. I z wydechem opuść. Dłonie na uda, wdech. Z wydechem unieś barki. W górę przenieś do tyłu. Wdech i wydech. Wdech, zatrzymaj. Opuść brodę do mostka. Przenieś głowę powoli w prawą stronę i w lewą. I jeszcze raz w prawą i w lewą stronę. Zatrzymaj brodę przy mostku. Spójrz w przód. Przenieś ucho do barku prawego, do barku lewego. Jeszcze raz powtórz, wydech i wdech. Zatrzymaj, unieś ramiona do góry, wdech. Opuść ramiona, wydech i jeszcze raz w górę, wdech nosem i wydech ustami. To wszystko na dzisiaj, co dla Was przygotowałam. Bardzo serdecznie dziękuję. Powtarzajcie te ćwiczenia co drugi dzień, a naprawdę poczujecie ulgę w plecach. Zapobiegniecie wielu urazom i wielu bólom. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Na razie. Pa.